Zawód szewca jest zawodem trudnym i zanikającym. Mam nadzieję, że zainteresuje Państwa krótka rozmowa na temat pracy w zakładzie szewskim. Dobry. Znajdujemy się dzisiaj w zakładzie szewskim pana Tadeusza Chorowskiego. Zawód szewca jest właściwie już zawodem zanikającym. Od jak dawna pracuje pan w tym zawodzie? Jakie były pana początki? Moje początki to były lata 61. Ja zacząłem się uczyć. Skończyłem naukę. Nie było perspektyw. No i zaniechałem tego zawodu. Po prostu w czasach obecnych jest to potrzebne i powróciłem. Czy jest to pana pierwszy zakład? Jako zakład pierwszy to nie jest. Po prostu po nauce jeszcze pracowałem tam, gdzie się uczyłem. No a później powróciłem. Znaczy no później. Później poszedłem do innej pracy, tam gdzie była możliwość. A teraz powróciłem do tego poprzedniego zawodu. Czy do wykonywania zawodu szewca potrzebne są jakieś kwalifikacje, jakieś umiejętności? Jak najbardziej. Jako uczeń po prostu uczyłem się na naprawach. Później był egzamin. Egzamin czeladniczy, trzeba wykonać było nową sztukę. Po prostu nowe buty. Od początku do ubrania na nogi. I to był egzamin czeladniczy. A jak jest w dzisiejszych czasach? No w dzisiejszych czasach, no w tej chwili ja się zajmuję tylko naprawami, bo robić nowe mogę. Ale nie jestem w tej chwili w stanie kupić materiału, żeby robić nowe. Bo to są miliony złotych, żeby kupić materiał i robić nowe. Rozumiem, że oprócz obuwia nie zajmuje się pan naprawą czegoś innego, na przykład torebek skórzany. Jeżeli jest czas, przycie zamków, takie coś. Czy są okresy, kiedy ma pan nawał klientów, a kiedy są właściwie takie zastoje? Czy istnieje tutaj ta sezonowość? Tak, latem, lipiec, sierpień, to jest zastój, no bo po prostu chodzą boso, bo jest ciepło, a przychodzi przed jesienią, jak to się mówi, jak jest w nóżki zimno, to pójdzie do szewca. Każdy zakład ma swoje plusy i minusy. Jak jest w pana przypadku? No trudno powiedzieć. Tak jak mówię, tak jak latem, tak i zimą. A czy z tego zawodu można się utrzymać? Zimą tak. A latem jest bardzo ciężko, bo opłaty są za lokal. Urząd Skarbowy tak gnębi do oporu. No jest. Mówię, że latem jest ciężko. I tak już jest zima, okres zimowy, to już jest lepiej. I ostatnie już pytanie. Jak pan uważa, jak długo jeszcze zawód szewca utrzyma się na rynku? No liczę mój rocznik, który my się uczyli w tych latach, tak powiedziałem, 60. lata, początek 60. Ma uczni, niestety, nie ma. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję państwu.